Hej, tutaj City Diesel i jestem po pizzy, więc nie zdziwcie się, jeżeli w jakiś momencie niechcący beknę. Pamiętaj, że to nie świadczy o złym zachowaniu, tylko o dobrym trawieniu żołądka. A my wspólnie znowu gramy w Earthbound, ale tym razem nie gram jako Ness, czyli główny bohater tej gry. Teraz akcja koncentruje się na kolejnej grywalnej postaci, którą jest Jeff, czyli geniusz z Winters, któremu towarzyszy w tej chwili tak zwana bąbelkowa małpka, którą sobie kupiliśmy za jednego dolca w sklepie, przed którym stoimy. No i kazano Jeffowi iść na południe, w końcu on ma teraz za zadanie uratować się Nessa i Paulę, którzy, jak pamiętacie, po prostu wpadli w pułapkę w mieście Freed. No i tak, Jeff na początku swojej przygody spotka paru już tam znanych przeciwników, mniej więcej spotkamy złośliwe kruki i psy uciekiniery. I ci przeciwnicy będą dla Jeffa łatwiejsi niż dla Nessa, kiedy on miał poziom pierwszy, czyli wiadomo na początku samej gry, kiedy dopiero co spadł meteoryt niedaleko jego domu. Po prostu Jeff ma większą ofensywę i defensywę niż Ness na poziomie pierwszym. No i też ta małpa, jak widzicie, ona czasami atakuje i te ataki przeciwko krukom i także psom są całkiem silne, więc dlatego mniej więcej polecam rzeczywiście kupić sobie małpę. Zresztą właściwie chyba nawet kupno tej małpy jest naprawdę obowiązkowe właściwie. Wkrótce po prostu zobaczycie, czemu tak mówię, że to jest obowiązkowa ta małpa i jej kupno. I dostaliśmy ciasko za tą walkę, jednak go nie potrzebuję, bo pamiętacie, zebraliśmy ich zapas już. Tak, Jeff może także oprócz kruków i psów spotkać także jeszcze jednego kompletnie nowego przeciwnika. O, właśnie to jest on. Jest to tak zwany opryskliwy kozioł. Otóż to jest kolejny taki przeciwnik, którego wszyscy mają tak zwyczaj przeceniać. Znaczy, on ma dwa ataki fizyczne. Jeden słabszy zabierze Jeffowi jakieś 4 punkty zdrowia. Z kolei się rzadziej występujący silniejszy atak zabierze mu jakieś 13 punktów zdrowia, więc raczej pilnujcie przy koźle, żeby wasze zdrowie nie spadło poniżej 15 punktów zdrowia. Naprawdę przy koźle, jeżeli będziecie wiedzieli co robić, to naprawdę ta walka będzie łatwa. Po prostu zawsze atakujcie i się uzdrawiajcie co chwila. No to był ten słabszy atak, ten mniej groźny. O, to był ten mocniejszy atak i teraz naprawdę polecamy się uzdrowić. Tylko nie wiem, czy może ciastkiem, czy może już jajkiem. Może wezmę ciastko w razie. Wow! Nie wiem, czy wy to widzicie. Po prostu wow. Niewiele brakowało do porażki. Okej, to jest ten słabszy atak. Teraz zjem jajko i się uzdrowię maksymalnie. Na całe szczęście małpa jeszcze tam wykonała miazgę. Więc to jeszcze ułatwi nam walkę. No i już jest oswojony kozioł. Znaczy, byłem blisko porażki, ale to z tego powodu, że Jeff miał jeszcze poziom pierwszy. Przy poziomie, gdyby miał większy, tam drugi, trzeci, to ten kozioł byłby jeszcze łatwiejszy właściwie. No i też miałem trochę nie fata, bo te dwa silniejsze ataki pod rząd, naprawdę to się nie zdarza tak często wcale. I mamy za walkę z kozem mnóstwo doświadczenia jak na ten teren, więc ogólnie naprawdę polecam wam walczyć z kozłem. Dla samego doświadczenia. I już mamy level drugi, punkty zdrowia o 1. I to wszystko. I level trzeci, ofensywa o 2, śmiałość o 1, inteligencja o 1, punkty zdrowia o 2. No to już było o niebo lepsze niż poprzedni level up. Ale ogólnie u Jeffa nie spodziewajcie się tego, żeby jakieś jego pierwsze level upy były jakieś naprawdę szczególnie dobre. O, tam mamy psa. Mamy także namiocik. Oswojone zwierzęta stały się nagle dzikie. Dzieje się coś złego. On to mówi nam i wam, którzy oglądacie już 24. część tego let's playa, naprawdę. A więc, czemu ty nie odpoczniesz tutaj przez krótką chwilkę? Napisz się czegoś, może herbaty? No właśnie, herbaty! Czy czujesz się dużo lepiej? Powodzenia. No tak, po w miarę chłodnej, cytrynowej Nestii, po prostu człowiek musi czuć się lepiej. No i co my tu mamy? Magiczny motyl. I niby coś to da, czyż nie? Pamiętajcie, Jeff nie potrafi wykonać żadnych psychicznych ruchów. Ma 0 punktów psychicznych.
jest jedyną postacią w grze o takiej właściwości, znaczy grywalną postacią taką, no wiecie, która ma też swój licznik zdrowia, tego typu rzeczy. Więc no, w wypadku Jeffa akurat te module w ogóle się mu nie przydadzą kompletnie. Teraz trafił w kruka, więc jakby po prostu widzicie, że te walki z krukami i psami są oczywiście szybsze, łatwiejsze. No i ciastko mamy w nagrodę. Chociaż no w zasadzie fajnie by było, jakby jakiś taki pies wyskoczył i wiecie, o właśnie, mamy psa. Dzięki, gro. No cóż, przy psach, jak pamiętacie, jest 50% szansy na to, że taki pies zostawi nam chleb. No i chleb, no oczywiście, no mógłby się Jeffowi jakoś tam przydać ogólnie i czy będzie? No niestety, przeważyło te drugie 50%. Tak, tutaj w Winters na tej drodze, na południe, po prostu jest tyle ścieżek, które kończą się ślepą uliczką, więc po prostu trzeba czasami tej drogi szukać. Ale już jestem, ja jestem raczej w dobrym tropie. No ale, no co my tu mamy? Bezcelowy namiot. Wychodzimy, no nikogo tu nie ma w ogóle. Może nie tak do końca bezcelowy. No w końcu, no ten namiot nam podpowiedział, że znowu zbliżamy się do cywilizacji. Tak, widzimy kilku ludzi, takich jakby badaczy z lornetkami, którzy no wyraźnie czegoś, coś obserwują, coś szukają. Tensim może niespodziewanie życie w lesie. Ja osobiście tak myślę. Jaka Tessie? Nigdy o czymś tak nie słyszałem. Jak Tessie? Słyszałem, że zawsze przed pojawieniem się Tessie wieje wiatr. Aciu! Już czuję, jak łapie przeziębienie. Okej, tu mamy jeszcze kilku z lewej strony. Co za słodka mała małpeczka? Czy chcesz trochę gumy? Może małpy nie lubią gumy. Jak na badacza, to naprawdę musisz jeszcze się wiele nauczyć o tym świecie. Masz rację. Jesteśmy tutaj przy jeziorze Tess i czekamy na Tessie. Jesteśmy znani jako klub obserwatorów Tessie. No, wszyscy mają fioł na punkcie tego całego Tessie, czy to jakaś legenda, coś takiego, coś na stylu potwora z Loch Ness, albo jakiejś tam innej wielkiej stopy. A więc was tak, że dopadła Tessie mania. Macie farta, możemy zobaczyć Tessie już jutro. Nie mogę się doczekać. Znaczy serio, po czym on wnioskuje, że akurat jutro? Jakoś nie widzę, żeby jakiś wiatr był szczególny, czy coś takiego. Dobra, teraz wejdźmy do tego namiotu i mamy tutaj kolejnego genialnego po prostu badacza, który no nawet wewnątrz namiotu patrzy się przez lornetkę na wszystko. I to niekoniecznie przez ten otwór tutaj, przez to wyjście z namiotu. On się patrzy po prostu wewnątrz namiotu tam, gdzie nie powinien. Znaczy po prostu korzysta z tej lornetki tak, jak nie powinien po prostu. Nie chciałem teraz wyjść. Chciałem z nim pogadać, mimo że po prostu jest dziwny. Jestem kucharzem w klubie obserwatorów Tessie. A co to na to, żeby coś przekąsić? No, możemy coś zjeść. Tak, nie musimy jeść ciastek po tych walkach, możemy się sami regenerować właśnie dzięki temu posiłkowi, też takie jakby też drzemce. Nie ma potrzeby płacenia mi. I także Jeff otrzymuje jakieś wiadomości podczas snu. Jesteś przyjacielem, którego nigdy nie spotkałam. Jeff! Idź na południe! Jestem Paula! Jeżeli słyszysz tą wiadomość, idź na południe! On słyszał za pierwszym razem, naprawdę. Nie, ja już nie chcę z posiłku. Jesteś pełny, czyż nie? Liście wysoko nad nami. To chyba oczywiście znaczy, niby, że wiatr jest silniejszy niż zwykle i powinien być. No, z tobą już gadaliśmy, ty aż to samo w sensie tym. Na to właśnie czekałem! W końcu! Wychodzi! Przepraszam. Tessie, wynurza się! Stamtąd? Nie, oczywiście to na dole takie jakby, nie wiem, takie fale i... No, jednak nasz brodaty fotograf nie śledzi tylko Nessa, ale także z jakiegoś powodu śledzi również Jeffa.
Natychmiastowo robię zdjęcia, jestem fotograficznym geniuszem, tylko tak mówię. Okej, przygotujcie się na natychmiastowe wspomnienie, popatrzcie w... A czy popatrz, aparat gotowy? Powiedz pizza! No to dwa ogórki oczywiście. Nie no, to tam działo dziwnie, ale co tam, czego się nie robi dla humoru? I drzewku, czy jakiś sztywny jest, bo po prostu nie pozwał do zdjęcia. Wow, co świetna fotografia, zawsze przychodzi z powrotem na wspaniałe wspomnienia. Nie wiem, czemu ta pizza mnie tak rozśmieszyła. Naprawdę. A, ten też gada to samo. A co powie ten, który gada, że może żyć w lesie? On też gada to samo. Więc... to jest taki jakby punkcik, jakoś tego nie oznaczony. Kiaki kiakio! Daj mi trochę gumy! Kiaki kikoko! Zajmę się wszystkim! Czy to jest Tessie? Wygląda na łagodne stworzenie. Tak, też taka ciekawostka co do muzyki, która gra przed... znaczy tak, początek tej muzyki, kiedy jedziemy na Tessie. Zaraz posłuchajcie w miarę. Fani Beatlesów powinni sobie to tak w miarę skojarzyć się ze Strawberry Fields Forever, więc macie znowu kolejne nawiązanie do Beatlesów. Kolejna jakże relaksująca muzyka. To jest naprawdę fajna. W czasie gdy podróżujemy na grzbiecie Tessie, najbardziej przyjaznego potwora legendy na świecie. No i znowu zanurza się. Może kiedyś znowu się spotkamy. Ale widać, że po prostu sympatycznym stworzeniem jest Tessie, naprawdę. No i to jest legenda, która jest prawdą. I kolejny kozioł stoi nam na drodze. No i teraz, jak pamiętam, mamy chyba level już trzeci, więc tym bardziej teraz ten kozioł powinien być łatwiejszy do pokonania. No, biorąc pod uwagę, że mamy więcej ofensywy, także więcej punktów zdrowia, no to tym bardziej będzie tam łatwiej. Tak, trzy ataki od drzewa powinny oswoić kozę. I już mamy level 4, ofensywa o 1, ustawy, defensywa o 3, szybkość o 2, śmiałość o 1, inteligencja o 1, szczęście o 2, punkty zdrowia o 1. O, też wam nie powiedziałem w ogóle co do drzewa, jak u niego działa inteligencja. A czy właśnie, jak niby ona u niego może działać, skoro on nie potrafi wykonać się żadnych mocy, nie ma w ogóle mocy psychicznych. Otóż, wbrew pozorom dla drzewa, inteligencja jest najważniejszą statystyką. Otóż dzięki niej będzie on mógł naprawiać coraz to lepsze przedmioty i czynić z nich coraz to bardziej przydatne, wynalazki, maszyny, tego typu rzeczy. Oczywiście, im lepszy wynalazek, im bardziej wartościowy może, to tym więcej punktów, inteligencji, drzew po prostu potrzebuje. Na razie ma jej 4, ale nawet z taką inteligencją, może on mniej więcej naprawić się, tamtą puszkę, zniszczoną puszkę sprayu, którą porzuciłem, bo jednak z niej nie powstaje taki dobry przedmiot, bo puszka, spray defensywy. I spray defensywy właśnie niby podnosi defensywy, ale tylko na jeden raz podczas walki, więc ogólnie nie zachowuję tego przedmiotu, po prostu go porzucam.